No dobrze, moi drodzy. Najpierw zadam pytanie, czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo. Ja się trochę wywołana przez Zdenka Dominika. Szczerze mówiąc, powinnam się pełniła pierwszy drużynki, bo nie chciałam dopuścić do tego, że moja drużyna, którą zakładałam, przestała istnieć, a nie było nikogo, kto wypełnił tę funkcję. I tak szczerze mówiąc, myślę, że najbliższe dwa lata to jest taka osoba, która przejmie, bo tak mówiąc całkiem szczerze, ja bym wolała robić coś innego, a prowadzenie drużyny zajmuje mnóstwo takiego czasu, którego ja już dużo nie mam. I to zupełnie inna jest perspektywa. Teraz chciałabym, zaczęliśmy dyskutować o ruchu, ale w zasadzie nie zdefiniowaliśmy sobie, co kto rozumie przez ruch. I tutaj praktycznie każdy troszkę rozumiał inaczej. Jedni jako organizacje harcerskie funkcjonujące w Polsce, a jest ich podobno około 40, więc już organizacje tworzące ruch. Inni jako ruchy takie poziome w naszej organizacji, czyli programowo-metodyczne. Ja natomiast czytając, przygotowując się do tej konferencji, bardziej skupiłam się na tym, co tutaj druh naczelnik Pasławski podpowiedział mi świetne określenie otulina Związku Harcerstwa Polskiego. Bo pracując zawodowo tam gdzieś jako wizytator, przyjeżdżałam do szkół i nagle się okazywało, że w tej szkole formalnie nie ma żadnej organizacji, ale pani prowadzi zajęcia pozalekcyjne, które nazywa sobie gromadą zuchową, nawet mają mundurki. Całkiem fajna robota, ale oni nie są w organizacji. I zawsze miałam dylemat, czy ja jako funkcyjna tej organizacji nie powinna, nie wiem, sprawy w sądzie im wytoczyć, powiedzieć, że zabierają nasze, używają naszych symboli nieprawnie. No generalnie, no jest coś nie tak. Natomiast jak rozmawiałam z tymi ludźmi, ja to sobie nazywam szara strefa i bardzo często mówiłam, że gdyby było mniej problemów ze składkami, tu nawet nie chodzi o wysokie składy, tylko o techniczne trudności z tym zbieraniem, co zabiera dużo czasu drużynowym i tak dalej, to może by bardzo szybko nasza organizacja zwiększyła się do dużo większej liczby członków. Natomiast ta szara strefa istnieje, bo bardzo często przyjeżdżałam nawet gdzieś na jakąś uroczystość, stoi harcerz na warcie, nieraz troszkę w starym mundurze, nieregalminowym, ale z ogromnym przyjęciem. Pytam się, moja mama była w harcerstwie, moja mama przeżyła przygodę, mundur jest jeszcze mego taty, a więc jest jakieś poczucie wspólnoty. I ja bym ruch harcerstwie rozumiała bardziej po tą otulinę. Czyli ludzie, którzy przeszli przez harcerstwo, bądź są emocjonalnie tak mocno związani z harcerstwem, przede wszystkim przez tą wspólnotę wartości. Ludzie, którzy, dla których te wartości są ważne. I to jest dla nas niezwykle cenna grupa ludzi, cenna część społeczeństwa, o którą organizacja powinna bardzo dbać. Bo przecież ci, którzy byli w harcerstwie, to oni, jeżeli my będziemy mieć jakiś z nimi kontakt, nawet choćby raz w roku. Ja tak bardzo byłam szczęśliwa, zresztą druh naczelnik też był tutaj, kiedy 21 listopada nasz kapelan, była msza święta za zmarłych instruktorów. I faktycznie z organizacji było bardzo mało osób. Natomiast byłych, rodziny, nawet rodziny tych zmarłych naszych instruktorów, było bardzo dużo ludzi. I to jest to nasze zaplecze, to jest ta nasza siła. To ci, którzy nam dają 1%, to ci, którzy poszą swoje dzieci do drużyn. Wreszcie to są ci, którzy po odchowaniu swoich dzieci przyjdą jako ci 35+ pełnić funkcje drużynowe. I tutaj organizacja ma ogromne zadanie do odrobienia,
ażeby tych ludzi nie gubić. Bo jeżeli nasza drużynowa zajdzie w ciążę, jedna, druga, no powie, słuchajcie, nie dam rady pracować, ale dzieci szybko rosną. No wiemy o tym najlepiej. Za lat 10 ona może wrócić, ale jak my o niej zapomnimy, jak my nie, przynajmniej raz na jakiś czas nie zaprosimy ją, nie wiem, na wigilijkę, na jakiś koncert, nawet na mszę świętą, czy na coś innego, nie utrzymujemy kontaktu, ci ludzie nam znikną. I ja, myśląc o ruchu, o tej niezwykle cennym dla nas, dla organizacji, właśnie bardziej bym skupiła się na tym. Inne organizacje nie działają. Tu jeszcze jedna taka uwaga. Myślę, że siłą tych mniejszych organizacji jest większa klarowność ideowa. My przez tą swoją otwartość, tolerancję jesteśmy tacy trochę mniej klarowni, co też może powodować, że różnie jesteśmy odbierani. Bo przecież wiemy, że harcerze się angażowali w mundurach, w marsze na rzecz środowisk LGBT czy innych. Mamy z tym problem, dlatego że jesteśmy organizacją dużą. Postawiliśmy sobie na naszych sztandarach tolerancję i otwartość, tylko też nie postawiliśmy do jakich granic. To jest z jednej strony naszą siłą, ale też naszą słabością. Te organizacje bardziej klarowne ideowo, no bardziej po prostu łatwiej im nawet promować swoje działania. Ale wrócę właśnie do tych organizacji, powinna bardzo dbać o ruch. Z tym, że ja ruch rozumiem jako tych ludzi, którzy nie są formalni w organizacji, ale stanowią to nasze zaplecze, nasz rezerwuar kadr, nasze wsparcie. No przepraszam bardzo, inaczej się rozmawia, jak się idzie do dyrektora firmy, jakie wsparcie, jak on był harcerzem, a my jeszcze o nim pamiętamy. Przez wiele, wiele lat struktury pamiętają, żeby mu wysłać choćby nawet z okazji Dnia Myśli Braterskiej po karteczkę. Idziemy, inaczej rozmawiamy. I myślę, że po pierwsze wiedza struktur, kto kiedyś coś tutaj, no o tym trzeba rozmawiać, bo to oczywiście, że jak się nie rozmawia, to się nie wie. Natomiast ta dbałość o ruch powinna być znacznie większa. Ja się tu zgodzę, że ten ruch może przybrać też taką formy właśnie tego ruchu przyjaciół harcerstwa. Z tym, że z moich doświadczeń, że ludzie nie chcą chodzić w struktury formalne, bardziej chcą być właśnie w takim ruchu przyjaciół, no, zwolenników, ale o nich trzeba pamiętać. I myślę, że w takim rozumieniu ruch jest nam bardzo potrzebny, a też musimy o ten ruch dbać. Bo jeżeli ten ruch to wsparcie, ten lobbying, to liczna grupa społeczna, która nas lubi, nas wspiera, docenia naszą pracę i tak dalej. Jeżeli ta grupa zaniknie, to organizacja bardzo skostnieje i właściwie będzie takie wygaszanie. To jest straszne słowo, które tu padło, ale jeżeli nie będziemy dbać o ruch, to nam to grozi. Dlatego też ruch jest bardziej autentyczny, bo jest nieformalny. Tam ludzie, jeżeli coś robią, to robią z potrzeby serca, z przekonania. W organizacji już nieraz robimy to dla ambicji, dla jakichś tam nakazów, zakazów, bo no, też spora grupa ludzi robi też, bo dla nich jest to zwyczajna praca, którą się wykonuje. Ruch jest bardziej autentyczny, bardziej spontaniczny. Dlatego też bez ruchu nie ma organizacji, a organizacja powinna dbać o ruch. Dziękuję bardzo. Parę notatek sobie zrobiłam i przepraszam, jeżeli ktoś to powie, będzie troszeczkę może chaotyczne. Nie. Myślę, że wszyscy instynktownie czujemy, że ruch to coś oddolnego, a organizacja to pewna struktura, pewna nadbudowa dla ruchu. I podsumowując to, co dzisiaj było powiedziane, możemy powiedzieć, że ruch będzie istniał zawsze, organizacja niekoniecznie. Ruch to coś, co nas pcha ku harcerstwu, coś, co czujemy wewnętrznie
I nawet gdyby, tak jak tutaj drugi Grzebyk powiedział, w którymś momencie organizacja była zlikwidowana, czy powiedzmy ogłosiła upadłość, tak, to jestem głęboko przekonana, że oddolnie wielu ludzi z nas, wielu instruktorów, tak czy inaczej prowadziłoby działalność harcerską. Tylko byłoby to rozczłonkowane i doszłoby do, tak jak tutaj drugi zresztą powiedział, w pewnej wsobności, tak? Te ogniska pewnie by same w sobie później wygasły, ale ruch wygaśnie na samym końcu. Jednocześnie musimy pamiętać, że nie może w dzisiejszych czasach ruch nie ma szans przetrwać na dłuższą metę bez silnej organizacji. Musimy mieć tą pokorę, że mimo ponad stuletniej tradycji jesteśmy po prostu jedną z wielu organizacji pozarządowych. I my dzisiaj musimy konkurować z tymi organizacjami o środki, o miejsce wśród opinii publicznej, o miejsce wśród instytucji. Nie będą funkcjonowały takie ośrodki jak Głodówka, jak Perkos, jeżeli nie będzie organizacji, bo to są ośrodki, które fizycznie wymagają pieniędzy, wsparcia, ludzi i tak dalej. Więc krótko mówiąc, ruch i organizacja są systemem naczyń ściśle połączonych. Ruch, tak jak powiedziałam, przetrwa najdłużej, ale nie przetrwa, jeżeli nie będzie silnej organizacji. Dziś widzimy, jak szalenie ważne jest właśnie, żeby być obecnym w tym życiu publicznym i być traktowanym jako poważny partner w wychowaniu młodych ludzi. Nie tylko jako grupa, nie wiem, chłopców w krótkich spodenkach, którzy raz do roku przyjdą ze światełkiem. Jak trzeba walczyć dzisiaj o tę naszą pozycję. Sama tradycja nas nie poniesie. Zawsze nas poszanują, tak, tradycja. Ale dzisiaj mamy świat dość brutalny. I my musimy mieć tego świadomość, że my musimy mieć właśnie bardzo silną też organizację, rzekłabym, że w dużej mierze sprofesjonalizowaną. Zawsze daję za przykład GOPR, żeby przetrwać. GOPR jest w samej nazwie ochotniczym pogotowie ratunkowym, tak? Ale jednak jest tam pewna pula etatów, na przykład w Bieszczadzkiej Grupie GOPR jest 9 etatów, bo ktoś musi na co dzień to wszystko szkolić, ogarnąć sprzęt, budynki i tak dalej. Nie da się. Nie da się być wyłącznie ochotniczym pogotowie ratunkowym, tak? I to jest, myślę, niezła analogia. Także te ruch i organizacja, system naczyń absolutnie połączonych i rzekłabym, że w dzisiejszych czasach, tak jak mówię, dość brutalnych, skomercjalizowanych, gdzie jesteśmy dla innych po prostu jedną z wielu organizacji pozarządowych, przy całym szacunku dla naszej tradycji, znaczenie organizacji nawet silnej, nawet wzrasta. Bo inaczej będziemy spychani, wypychani po prostu. To jest jedna sprawa. Druga, słyszę dziś takie wiele właśnie lęków wśród instruktorów, co to będzie. Zjazd, no, organizacja się jest w kryzysie, w konflikcie. Szczerze mówiąc, ja do tego podchodzę dość spokojnie, w tym sensie, że od kiedy pamiętam, moja pamięć, doświadczenie harcerskie jest oczywiście krótsze od lat 80. niż tutaj druków zasiadających, ale myślę, że to potwierdzą. Od kiedy pamiętam, zawsze w harcerstwie były głębokie podziały, zawsze ścierały się różne punkty widzenia i myślę, że to jest właśnie ten konflikt idei, o którym dzisiaj mówimy. On jest ciągle żywy i dobrze, że jest, dlatego że on nas zmusza do myślenia, zmusza nas do określenia, samookreślenia się, w jakim systemie wartości ja chcę działać, jaki ma być ten związek. My nieustannie dyskutujemy, czy to ma być związek pałatkowy, tak jak tu powiedział, tak? Czy tęczowy, tak? A może gdzieś po środku się powinniśmy spotkać. Zawsze twierdzę, że w różnorodności jest wartość, tak? Gdybyśmy wszyscy byli od jednej sztancy skrojeni, to pewnie świat stanąłby w miejscu.
I ta różnorodność ten, de facto powinna być naszą siłą napędową, tak? Bo tam, gdzie się coś ściera, tam się też coś tworzy. O ile potrafimy poszanować różnorodność poglądów, że się ktoś nie zatnie w swojej jedynosłuszności, tak? Bo niestety dzisiaj z tym mamy w związku do czynienia. To widać zdecydowanie, ale to, co się dzieje w związku, jest tak, jak druh chyba Czebyk powiedział, odbiciem tego, co się dzieje w społeczeństwie, tak? Mamy kraj przeorany dosłownie na pół, tak? Wojnę polsko-polską. To ma też odbicie w związku. Ale kto jak kto, my, którzy bratnie słowo sobie dajemy, powinniśmy umieć pięknie się różnić, pięknie rozmawiać. Tego nam brakuje, nad tym musimy niewątpliwie pracować. Musimy sobie zdawać też sprawę, że de facto wszyscy i jako społeczeństwo, i jako związek padamy ofiarą no, troszeczkę tego mechanizmu w dzisiejszej komunikacji społecznej, którą częścią są również media społecznościowe, które, jak się okazało ostatnio, coś co przeczuwaliśmy, po prostu zamykają nas w swoich bańkach narracyjnych. To znaczy mechanizm mediów społecznościowych jest taki, i słynnych ciasteczek, cookies, że podsuwają nam media społecznościowe te treści, w które klikamy, tak? I krótko mówiąc, zaczynamy dostawać te wiadomości, które są zgodne z naszymi poglądami i żadnych innych. Zaczynam się zamykać w swojej bańce narracyjnej, w swojej bańce poglądów, bańce słownictwa, zamykając się tym samym na to, co się dzieje gdzieś tam po drugiej, trzeciej, a nawet i czwartej stronie. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Te bańki narracyjne są dzisiaj widoczne w społeczeństwie, ale są też widoczne w związku. Dlatego ten podział jest tak głęboki. Ale kto jak to, tak jak mówię, my, instruktorzy, powinniśmy umieć ze sobą rozmawiać. I tak jak Duchna Krystyna powiedziała, tych rozmów brakuje. Facebook tego nie zastąpi. Sama też działam na Facebooku, ale trzeba go w którymś momencie wyłączyć, usiąść tak jak my tutaj. I jeszcze jedna rzecz, tak troszeczkę może z boku, bo tutaj dzisiaj o tej wielopokoleniowości dzisiaj dużo powiedzieliśmy. Zawsze mówię, że to jest ogromny też atut naszej organizacji na tle innych, bo proszę mi wskazać inną organizację pozarządową, która ogarnia absolutnie wszystkich, od Zuszka do Staruszka. Nic nie ma, SKO, też SKO. Nikt nie ma takiego patentu, jak ma harcerstwo na to. Ale z jednym zastrzeżeniem. Mamy świetnie opracowane system instrumentów metodycznych dla wszystkich poziomów, wszystkich grup wiekowych, tak, dla zuchów, dla harcerzy starszych, dla wędrowników. Później mamy akademików, a potem kręgi seniorów. W środku jest dziura. Myślę, że to, że nam odpływa tak wielu ludzi po studiach, wynika również z tego, że nie mamy oferty dla ludzi aktywnych zawodowo. Ja się bardzo ucieszyłam, jak na jesień zostało zorganizowane po raz pierwszy forum przedsiębiorczości. Nie wiem, ktoś się wiem wybierał od nas w Warszawie. Harcerskie forum przedsiębiorczości, czyli właśnie skierowane do ludzi aktywnych zawodowo. Dlatego, że my wszyscy w wieku już właśnie po studiach powinniśmy z harcerstwa też coś mieć, w tym sensie, że rozwijać się, mieć taki harcerski znak jakości, że kiedy my przychodzimy do jakiejś firmy pracować, czy pracujemy w szpitalu, czy pracujemy w urzędzie, to nawet jeżeli ktoś nas nie widzi w mundurze, będzie wiedział, ten człowiek chyba był albo jest harcerzem instruktorem, bo będzie nas to wyróżniać. Będziemy świetnie do zawodu przygotowani, będziemy też etycznymi urzędnikami, lekarzami, inżynierami. Nauczycielami, tu jeszcze powiem.
To, co druga misja mówiła, ja tutaj mam trochę niejasność tej wypowiedzi. Znaczy, druga z jednej strony mówi, że ruch jest trwalszy i przetrwa. To jest dla mnie zrozumiałe, że w tym dobrym przykładzie, w razie gdyby na przykład była ogłoszona upadłość, no to ja jestem przekonany, że nie jeden kupiec zawiązałby podziemny hufiec, prawda, po to, żeby funkcjonować dalej, jakoś się tam zorganizować i przetrwać jakiś ten okres, kiedy tej organizacji nie będzie, albo właśnie sobie stworzy właśnie swoje małe stowarzyszenie harcerskie, które gdzieś na swoim stanie nie będzie funkcjonować, ale jednak będzie parł do tego, żeby się stowarzyszyć, żeby tą organizację stworzyć, nawet jeśli mniejszą, to jednak będzie parł do tego, żeby się stowarzyszyć. I o tyle hasło ruch i organizacja, one się łączą, nie? To nie jest czy, to nie jest ale. Ruchowi jest potrzebna organizacja, bo po prostu łatwiej się potem działa. Im jest więcej nas wszystkich, tym się łatwiej działa. Oczywiście jak jest jeszcze większa organizacja, no to zaczynają się pojawiać kłopoty różnorodności, które wynikają z różnorodności ludzi. No jeżeli ludzie umieją ze sobą rozmawiać, jakby są dojrzali, potrafią ze sobą wspólnie żyć, no to dogadają się, tak? Dokonają wyborów, nawet zwołają zjazdy, jakieś decyzje zapadną i jeśli będą umieli je uszanować, wszystko będzie szło dobrze, tak? Problem się pojawia wtedy, kiedy nie potrafimy, kiedy przestajemy ze sobą rozmawiać, kiedy nie szanujemy właśnie tej demokracji, tych wyborów, tego, co się jakby wydarza w naszym wspólnym jakimś współdecydowaniu o organizacji. To są wtedy, no, zaczynają się duże kłopoty, duże konflikty i generalnie wtedy się zaczynają rozłamy, no bo nawet z tej dyskusji tutaj, którą słyszeliśmy, rozłam między ZHP a ZHR-em, on też miał podłoże tego typu, że ktoś komuś przestał ufać po prostu, no bo ludzie uznali, że ktoś ich oszukał i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tych analogii tu jest bardzo dużo przez lata i w tym obecnej tej sytuacji, którą mamy. No, proszę. Mnie było tak ciepło, czy tylko... Tak, nie chciałbym, żebyśmy wyszli jakby z tej sali, patrząc sobie na to i się spokojnie uspokoić, że jest fajnie, bo wszystko jest razem. No coś nie działa jednak, skoro mamy z tym problem i o tym też rozmawiamy. Dzisiaj bym powiedział, że powinniśmy odwrócić proporcje. Jak w którymś momencie zdecydowaliśmy, no to też odpowiednio to pamiętam, w którymś momencie zdecydowaliśmy, że nie będzie programowców tak przez jakiś czas w chorągach, bo nie ma takiej potrzeby. Tak potem, żeśmy wracali jakby do tego rozwiązania, bo się okazało, że jednak jest bardzo potrzebne. W momencie, kiedy zdecydowaliśmy, że dwoma najważniejszymi osobami w chówcu jest komendant i skarbnik, i ktoś odpowiada mu tacy skarby, bo tak to zostało jakby określone, i tak mamy to minimum określone, to już się zdecydowaliśmy na pewną zmianę. To już się okazało, że to organizacja zaczyna tam przeważać. Jeżeli chcemy to tak porównywać, to po prostu się okazało, że w którymś momencie coś jest ważniejsze od tego, co powinniśmy robić, czyli pracy z kadrą. To jest tego, co powiedziała Różna przed chwilą, powiedzmy, że brakuje nam tego, żebyśmy wyposażali naszą kadrę w pewne umiejętności, dawali jej to, dawali jej też to wyzwanie ciągle ze sobą. Ja jestem przeciwnikiem, powiedzmy, określenia tego, że ktoś musi wynieść jakby z organizacji, jak jest kadrą, powiedzmy, coś jeszcze dodatkowo więcej, powinien być jakiś specjalny program. Właśnie jestem przeciwnikiem tego, że właściwie, że uważam, akademicy mają taki program, to uważam tak, niezbyt szczęśliwy, ponieważ oni niewiele dają organizacji. Sorry, przepraszam, ale tak jest. Dobra, tak? Chodzi mi o to, czasami jest odlawa tych akademików oczywiście, bo są tacy, którzy takie kręgi, które się mają dobrą robotę. Teraz przyłożyłem to. Dobra. Okej. Problem jest po prostu taki, że my musimy odwrócić, drugi raz to powiem, proporcje, czyli my musimy zrobić modę na to, że najważniejszym elementem, że tą modą najważniejszą jest bycie drużynowym. Nie bycie instruktorem, chówca, chorągwi, związku. Gdybyśmy dzisiaj policzyli, nikogo nie chcę brać, żeby było jasne. My mamy dziesiątki instruktorów chodzących ze skórzanym sznurem. Dziesiątki instruktorów chodzących ze złotym sznurem.
Ze srebrnym. Tak, nawet podobno setki. Tak, ja tego nie liczyłem, ale tak jest. Rzeczywiście tak jest. Mamy ponad 20 parę tysięcy instruktorów. 9 tysięcy, niecałe 9 tysięcy drużyn. I 60% drużynowych nie jest do tego do końca przygotowana i jest niepełnoletnia. Więc co się dzieje w tej organizacji? 20 parę tysięcy instruktorów, czyli instruktorów dorosłych, ze stopniami, ze wszystkim. Ale nie ma kto prowadzić drużyn. Darku, ja mogę podać statystykę naszą chorągwianą. Bo mamy 200-220 drużyn na Podkarpaciu, ale osób dorosłych w organizacji mamy 800. To co ci ludzie robią? Może jakaś dorosła kamera. My powinniśmy powiedzieć po prostu sobie w kursach, powiedzieć tak. To by na pewno tak. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć podstawowego elementu, czyli tego, że prowadzi drużynę ktoś, kto jest do tej funkcji przygotowany, już pomijam kwestię dorosłości, tak? To zawsze pełnoletnią się, to zawsze będzie element sporny. Duchy powiedzą, że jeśli tam wcześniej zaczyna i to jest fajne, to zawsze będzie element dyskusji. Ważne, żeby był przygotowany. Może być czasami świetnie przygotowany 17-latek, powiedzmy, a fatalnie przygotowany 20-parolatek tak naprawdę. I to jest tylko kwestia, że nie zadbaliśmy o coś, co żeśmy sobie kiedyś napisali w statucie, że musi mieć pełnoletniego opiekuna. Ale jeżeli go ma, to najczęściej formalnie, rzadko kiedy praktycznie, to nie jest jego opiekun. Tak na wszelki wypadek. Bo trzeba, bo status każdy. Więc jeżeli nie potrafimy zabezpieczyć tego elementu, to po cholerę nam, przepraszam za słowo, proszę tego nie cytować, po co nam pozostałe inne funkcje? Po co nam dużo ludzi w pozostałych jakby funkcjach promocyjnych, wsparcia internetowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież jeżeli my mamy dbać o to, że organizacja ma mieć prestiż w społeczeństwie, to ten prestiż nie tworzymy my, tylko ci drużynowi, z tymi drużynami. To dzieci, które są zadowolone z tych drużyn, tworzą prestiż naszej organizacji. Tak naprawdę. To oni są tym elementem jakby najważniejszym. Jeżeli nie zmienimy tego, nie zadbamy najpierw o to, to ta cała reszta nam tylko psuje robotę, ponieważ zajmujemy się sobą. Od kilkunastu lat to wygaszanie, o którym mówił przez chwilę Wyrw Pacławski, polegało w dużej mierze na tym, że właśnie myśmy odwrócili proporcje. I ta organizacja po prostu przestała tworzyć, kreować drużynowych. Jakieś 8 czy 10 lat temu, jak zaczynaliśmy którąś tam kadencję, po badaniach okazywało się, że mamy 80% drużynowych, którzy są pełnoletni i przeszkoleni. Po następnych 4 latach, już nie będę wskazywał w tej kadencji, bo to nie o to chodzi, ale to nie było tak dawno, się okazało na koniec, przy badaniu, powiedzmy, realizacji strategii, że się odwróciła, w ciągu 4 lat nam się odwróciło. 60% było nieprzygotowanych, a tylko 40% przygotowanych. Przez 4 lata sprowadziliśmy taką sytuację. Przestaliśmy kształcić drużynowych i przygotowywać. I dopóki tego nie zmienimy, nie poprawimy tej organizacji. Cała reszta jest naprawdę elementem wtórnym. Po prostu, bo władza, to jeszcze też pamiętać, tych wszystkich, którzy będą cokolwiek kandydowali, powiedzmy. Pamiętajcie, że władza to nie jest prestiż. To jest przede wszystkim odpowiedzialność. Trzeba mieć tego świadomość. Bo łatwo jest właśnie tworzyć bańkę narracyjną jakby w internecie. Bo niby za to w ogóle nie odpowiadamy. I ta bańka narracyjna nie jest wiedzą, nie jest informacją, jest opinią. Ktoś nam sprzedaje swoją opinię. Ktoś kreuje nam swoją opinię tak naprawdę. Nie daje nam informacji. Ale my bardzo łatwo ulegamy temu i bierzemy to za prawdę objawioną. A tam nie ma często informacji, nie ma faktów. To, co tu rozmawialiśmy, istotą jest to, czy mamy w ręce fakty. Bo to one są jakby najważniejsze. To jest ten element. No dobra, to jest najważniejsze. I możemy zmienić wygaszanie organizacji, bo to, że straciliśmy 20 parę tysięcy przy okazji pandemii, spowodowało, że rzeczywiście nie byliśmy do tego przygotowani. Próbowaliśmy coś odmienić, jak próbowaliśmy zmieniać trochę strategię, prawda? Pamiętasz, bo byłeś to zaangażowany. Strategia, która się okazała być zbyt skomplikowana, chociaż słuchajcie, to była pierwsza strategia, która wróciła do podstawowych elementów. Ona jest postawiona na metodę, tak? Powiedziała, musimy wrócić do metody harcerskiej. Bo to nie zapomnieliśmy wcześniej. Przez 2 lata większa część organizacji jeździła po świecie i robiła promocję Jumbo 2023. Bardzo dobrze. Świetny pomysł.
Ale tak naprawdę na tym się skupiliśmy w tym momencie. Organizacja, przynajmniej na szczeblu centralnym, niczym innym się nie zajmowała. Tylko tym. Próbowaliśmy zmieniać strategię po to, żeby zrobić coś, co zmieni jakby tą sytuację. Stąd powstała wersja, że zrobimy może centralną wersję szkoleniową, żeby po prostu wrócić do dobrego kształcenia drużynowych. Nikomu nie odbieram tego, że gdzie nie idzie, oni są kształceni dobrze, ale w większości tak niestety nie jest. I to widać, powiedzmy, po tej pracy drużyn, tak? I widać tego, że nie mamy tych drużynowych chętnych do pracy. Chcieliśmy to odmienić, trochę nam pandemia to utrudniła, ale jeżeli tego nie zrobimy w którymś momencie, nie zrobimy dobrego, mocnego uderzenia, powiedzmy, to przede wszystkim szkoleniowego i nastawionego na drużynowych, to ta organizacja się nie odrodzi, będzie wygasać. Będzie nas coraz więcej seniorów w tej organizacji, z całym szacunkiem dla seniorów, będzie nas coraz więcej instruktorów, powiedzmy, tylko że wszyscy będą się zastanawiać, jak zrobić tę organizację, rozmawiać ze sobą, o sobie i mówić, kto tu, komu, co, gdzie, jak, ale nadal nie ma drużynowych. To musimy zrobić przede wszystkim. To musimy odwrócić. Więc jeżeli mówimy o ruchu i organizacji w tym ujęciu, to ta organizacja jest elementem pomocniczym. Tu każdy musi wiedzieć, że to co... Jeżeli robi coś komendant Holomii, robi coś naczelny, robi coś przewodniczący, to sobie musi zadać pytanie, czy to pomoże drużynowi. Widzę, że jesteśmy jedną z niewielu organizacji, która ma kilkadziesiąt tysięcy członków, czyli zuchów harcerzy, i z nimi nie rozmawia. Nic nie zaproponowała, nie ma dla nich żadnego poradnika. Nie ma żadnej gazety, nawet strona internetowa nie jest przystosowana do tego, żeby mógł z niej skorzystać harcerz. To dla kogo tu jest? Dla nas. No to przestańmy się zajmować sobą w jakimś sensie, tak? Zacznijmy się zajmować dzieciakami, bo po to jesteśmy w tej organizacji. Zastanówmy się nad każdym działaniem w chówcu, w szczepie, w Chorągwi, czy to przyniesie cokolwiek dobrego drużynowi i drużynie. Jeżeli tak, to róbmy. Jeżeli nie, to zastanówmy się, bo może to nie jest teraz ten czas na to, żebyśmy tym zajmowali. Może poświęćmy gdzie indziej. Może zrezygnujmy z niektórych komisji rewizyjnych i zaprośmy tych ludzi, którzy tam są, poprowadźcie drużyny. Albo bądźcie opiekunami. Zlikwidujmy sądy. Nie są nam potrzebne. Czasami nam wystarczy grupa instruktorów, która się zbierze ad hoc, tych, których szanujemy i poważamy, i rozstrzygnie spór. A mamy sądy z adwokatami, z prokuratorami, z przepisami, powiedzmy, tak wygląda nasz sąd. Koleżeński. Wygląda gorzej niż sąd normalny, powiedzmy, który rozstrzyga sprawy karne. To nam zupełnie nie jest potrzebne. Zbudowaliśmy sobie właśnie taką strukturę, tą organizację, która nas przytłacza, która nas zajmuje, która nam zabiera czas, który moglibyśmy poświęcić drużynowi. Koniec. No bo ja oczywiście trochę się pobudził do wypowiedzi. Oczywiście to jest tak, że na wiele rzeczy możemy popatrzeć z różnego punktu widzenia. Ja, póki nie byłem komendantem w Chorągwi, dużo łatwiej było mi się też utożsamiać z tymi poglądami, czy z tym sposobem jakby funkcjonowania i patrzenia na organizację, jak i w większości tutaj wypowiedzi pada, i to co Krzysia też mówiła, i przewodniczący teraz, że organizacja jest przeregulowana i nas przytłacza. I ja to wiem. Ja to doskonale wiem. Jestem komendantem Chorągwi i na co dzień funkcjonuję zawodowo do tego jeszcze w przeregulowanej organizacji. Tylko niestety problem jest w tym, że niewiele mogę z tym zrobić. Ja niewiele mogę z tym zrobić. Bo z jednej strony otoczenie wymaga od nas pewnych regulacji, pewnego standardu i pewnych, właśnie standardu, według którego będziemy funkcjonować, bo ktoś, kto nam chce udzielić prawa do tego, żebyśmy prowadzili taką czy inną działalność, chce też mieć pewność, że będziemy to robić dobrze. W różnym aspekcie, czy to chodzi o wypoczynek, czy to chodzi o prowadzenie placówek wsparcia dziennego i tego typu rzeczy, bo to z tym się zetknęliśmy w naszej organizacji. I na przykład prowadzenie projektu świetlicowego pokazało mi, że czeka nas bardzo duży problem, bardzo duże niebezpieczeństwo, dlatego że nasze państwo w ogóle nie chce słyszeć
o tym, że wychowawcą, czyli drużynowym, może być osoba niepełnoletnia bez kompetencji. W ogóle. Nasze państwo w ogóle nie bierze tego pod uwagę. A tylko dlatego, że jeszcze się nic nie wydarzyło. Nie wydarzył się wypadek na zbiórce pokroju cóżka, to możemy to robić. Ale to jest naprawdę kwestia jednego wypadku, jednego jaskrawego przypadku, tak jak było z escape roomami i tak dalej, tak dalej. Jednej sytuacji, kiedy dwa miesiące zlikwidują nam wszystkie drużyny prowadzone przez osoby niepełnoletnie. Czy my sobie jako organizacja zdajemy z tego sprawę? Nie wszystko przez ten suszek, Grylka. Wszystko przez to, że świat poszedł w tak głęboką biurokrację i zabezpieczanie. Ja tu mam na myśli drogę na Bergo. Gdyby sytuacja z suszkiem, to byśmy mieli zgodę na otworzenie pasy. Mówimy o tym, że funkcjonujemy w pewnych realiach, które dla mnie są też bolesne jako komendanta chorągwi, ale ja nie mam innego wyjścia, muszę je respektować i przekazać wam do zrealizowania, do wdrożenia. Też bym nie chciał tego przeregulowywać, ale co mam zrobić? No kto mi odpowie na to pytanie? Jeżeli organizacja jako ZHP znajdzie to rozwiązanie i mnie przeszkoli jako komendanta chorągwi, to ja przeszkolę was. Ale ja nie wiem, jak miałbym to zrobić. Bo to są pytania o bezpieczeństwo. Moje bezpieczeństwo, każdego komendanta kupca, bezpieczeństwo każdego instruktora, który prowadzi zbiórkę z dzieci. Bo ja jestem żywo przekonany do tego, że tak długo jak długo my będziemy właśnie zamykać się w zbiórkach z osobą dorosłą tylko i wyłącznie, nie dopuścimy grup rówieśniczych do spotkania się samodzielnego, czyli w systemu zastępowych, to po prostu nie będziemy mieć tego rozwoju. To jest kwestia nazewnictwa, czy to jest drużyna, czy to jest zastęp, czy co. Ale jeżeli rówieśnik poprowadzi grupę, to dzieciaki będą się garnąć. I to jest podstawa. Nasza rola dorosłych instruktorów, którzy po kilkanaście lat prowadzimy drużyny, dzisiaj jest rolą tak naprawdę przyjęcia roli opiekuna szczepowego dla kilku drużynowych, żeby oni nie mieli żadnego sufitu nad sobą, żeby oni mogli funkcjonować, żeby oni mogli ściągać innych rówieśników do organizacji. Ale to jest nasza rola, my musimy przełamać to w sobie. My jako kadra musimy to przełamać w sobie. I to jest jeden wątek, który uważam jest istotny, z którym nie radzimy sobie. W wielu naszych kursach. Druga sprawa, z którą sobie nie radzimy, jest to, co powiedziałem o tym, że mamy 800 osób dorosłych, a tylko 200 drużyn. Z czego połowa jest prowadzona nie przez dorosłych, tylko jeszcze przez niepełnoletnie osoby. To 700 osób mamy w organizacji, które opłacają składki, no ale no około 100-120 osób to są członkowie komendantów. Część z nich jest drużynowymi w tym samym czasie, tak? Czyli zawiera się w tym wspólnym zbiorze. No, bardzo niewielka grupa, pewnie 30 osób, jakich ma funkcje na szczeblu chorągwianym. Ileś tam osób ma te funkcje w komisjach rewizyjnych. Naprawdę mamy setki ludzi, którzy nie wiem co robią, ale oni nie chcą prowadzić drużyn. I nie zmusimy ich chyba do tego. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy kogoś zmusili do prowadzenia drużyny, jeżeli nie jest do tego przekonany. I nie widzę nic złego w tym, żeby takie osoby wchodziły w zespoły, które wspierają, czy to komendanta chówca, czy to komendę chorągwi, czy jakiekolwiek inne zespoły. Mnie nie mierzi to, że jest, nie wiem, 100 osób ze skórzanymi sznurami. No bo jeżeli ktoś nie ma powołania albo chęci do tego, żeby być drużynowym, no to nikt go do tego nie zmusi. Pytanie, czy powinniśmy ich z organizacji wyrzucać? No chyba też nie. Jak to chyba? No, rozumiem, chyba. No słusznie, no nie powinniśmy, bo oni są nam potrzebni właśnie do tych innych ról. A co z osobami, to co mówisz tutaj, Alicjo, no co z osobami, które nie podejmą w ogóle żadnej funkcji i mamy tą lukę między wędrownikiem, akademikiem a seniorem. Co mamy z nimi zrobić? Co mamy zaproponować im? Nie wiem, mamy być organizacją czasów? No nie wiem, co mieliśmy zrobić. Nie mamy tego modelu u nas. Kto to wymyśli, kto to zorganizuje i kto powie, że to jest dobra droga i dobre rozwiązanie? Nie umiemy odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj.
Ale zadałeś pytanie, na które trzeba odpowiedzieć. Bo inaczej będziemy stanie pieniędzy. No tak. Mamy po prostu bardzo dużą grupę instruktorów, która płaci składki, ale nie podejmuje żadnej roli. Albo podejmuje ją bardzo dorywczo. I tutaj jeszcze powiem jedną rzecz, która może nie jest właśnie cukierkowa, ona nie będzie. Bo osoby, które są w organizacji, podejmują się pewnych prac dorywczych, to jeszcze jest bardzo istotne, żeby ta wykonana praca dorywcza, żeby ona była dobrej jakości. Bo często niestety nie uzyskujemy pewnego efektu. Chcielibyśmy mieć coś zrobione, jakiś zespół się podejmuje zrobienia czegoś, no ale jest to zrobione jakoś tam słabo byle jak. Także tutaj jest proces, który musimy przejść jako osoby, które zlecające zadanie, przekazywania kompetencji, może przeszkolenia do tych zadań. No często niestety te, często, no nie mam procentów, nie powiem, czy więcej jest zrobionych dobrze, czy więcej jest zrobionych źle. Ale wystarczy, że kilka jest zrobione źle i zaczyna nam spadać jakość, bo zaczyna nam spadać motywacja, zaczynają się mocnaski, zaczynają się różne tam kłopoty. Rozumiecie, o czym mówię, nie? Dobrze by było, że jeżeli już ktoś się angażuje do jakiegoś zespołu, to żeby robił to po prostu dobrze. I to też jest odpowiedzialność każdego z nas osobista. No i tak długo, jak my nie będziemy rozmawiać ze sobą o takich rzeczach, tylko będziemy właśnie klepać się po plecach, że wszystko jest dobrze, albo jakoś przetrwamy, jak sobie damy radę, to nie nazwiemy pewnych trudnych spraw. A bardzo trudną sprawą, którą też nasza organizacja musi jakoś załatwić, jest przeciążenie poziomu chówcowego. Przeciążenie poziomu chówcowego. Ilość zadań, jaka jest na poziomie chówca dzisiaj, no jest po prostu kolosalna. I ja to doskonale wiem, bo ja to zlecam do tych chówców. No. Tylko dlaczego ja to zlecam do tych chówców? No bo ja to muszę mieć zrobione. Jeszcze konferencje wymyślać, gdzie można się przygotować. No właśnie. Widzicie, jaki to jest mętlik i jak to jest wszystko zapętlone, jaka to jest spirala, która sama się nakręca. No gdybym nie musiał mieć pewnych rzeczy, to byście nie mieli do zrobienia. No ale, no proszę was, no ja przecież w tym roku byłem na 30 zjazdach chówców i zbiórkach wyborczych w naszej grodzie. W tym roku? No w tamtym, no przez rok, tak? Przez rok. Znaczy poziom formalizmów, które są u nas z zewnątrz, jest zdwojony formalizmami wewnętrznymi. Nie potrafimy sobie z tym poradzić. Nasz zespół zero nie da rady po prostu sobie z tym poradzić. No jest ustawa o stowarzyszeniach, która jednak determinuje pewne sprawy. No. No nie przeskoczymy. Tak samo mają ochotnicze straże pożarne i inni. No to ja o tym mówię. No przecież o tym mówimy cały czas wszyscy, nie? Ale można by było dokonać zmian. Tak jak wcześniej powiedziałem, zjazdy połówkowe, jeszcze raz to powiem, są niepotrzebne i wymagają od nas dodatkowej pracy. Po co, na co? Wskażcie mi, gdzie w innych organizacjach takie zjazdy są. A to jest jeden z wielu elementów. Ilość przepisów, uchwał, która znajduje się na naszych stronach, na stronie ZH-Polskiej, na SharePointach i tak dalej, jest tak ogromna, że po co? Czemu nie możemy tego zmniejszyć? Przecież ustawa o stowarzyszeniach nie jest aż tak strasznie rozbudowana. To my sobie dodajemy bardzo dużo rzeczy. I potem spada to na nas. Jedyne co robimy, my jako komendanci chówców, przynajmniej ja, ale myślę, że większość, bo rozmawiałem, to staramy się naszych drużynowych w ogóle ochronić przed tym. Żeby jak najmniej mieli do czynienia z tymi papierami, z tym formalizmem. Bo on zabija. Bo ja na co dzień to jestem urzędnikiem, a nie harcerzem. Harcerzem to się czuję, jak jadę z moimi ludźmi gdzieś. Tak jak w poniedziałek, że jeżdżam na wypoczynek jako wychowawca i tam będę pełną gębą 24/7 harcerzem. Ale nie jak siedzę w tym tygodniu po 8-10 godzin z moją skarbniczką nad papierami i kolejny dokument robimy.
Kolejne pismo. To tak nie powinno wyglądać. Dlaczego w tej kadencji, która dwa lata temu, gdzie były wybory, w większości naszych chówców na Podkarpaciu mieliśmy tak strasznie dużo kandydatów, konkurowaliśmy? W większości byliśmy tylko jedynymi kandydatami, bo nikt nie chce tej funkcji. Bo to jest bardzo ciężka funkcja. Dziękuję. No dokładnie tak jest. No tak, ale kto to usłyszy, co Druk dziś teraz mówi? Kto to słyszy? No Druk przewodniczący i tyle. No będę na przewodniczący poniesie dalej. No nie wiem. No nasi delegaci też, nie? No jest delegacja, że jest tu więcej. Zmiany są u nas tak naprawdę. To jest, jak to powiedział, to jest nasza organizacja. Nasza. Jeżeli chcemy ją zmieniać, to tylko my ją możemy zmienić. I nam jej nie zmienić, tak? Nikt nam nie da szczęścia, jak sami nie stworzymy. To musimy wziąć w ręce, ale musimy zacząć rozmawiać, bo możemy ją zmienić tylko razem. Osobno możemy się tylko pokłócić. I to nam dobrze wychodzi. Ale mamy sobie dokonać zmiany, to jest najlepsze. Ułatwić sobie pracę. Musimy to zrobić razem. Po prostu. Znaczy się. Czyli kolejne zadanie. No ale tak to jest. Ale tak to jest. No jeżeli chcemy coś mieć, to musimy się zaangażować po prostu. Musimy działać, musimy robić. I ja jestem bardzo wdzięczny, bo jesteście tutaj dzisiaj. Jeszcze muszę zaprotestować, że nie wszyscy jakby dobrzy instruktorzy pochodzą tylko z ruchu starszoracyjskiego. Tak, ja jestem z Zuchowego i znam wiele takich osób, które też z tego ruchu się wywodzą, oni są fajni. Nie, miałem to szczęście poznać ostatniego naczelnika w 1948 roku przed rozwiązaniem ZKP, Stanisław Radek, który był zuchmistrzem. Świetnie. I miałem szczęście poznać Marka Wodyńskiego, który był jakimś moim wzorcem, powiedzmy, gawędziarza. Chciałem takim być. Mam nadzieję, że też trochę mi się udało. On mówił całym ciałem. Wyszedł na mównicę i zaczął mówić, słuchajcie, to po prostu był szok. Widzę człowieka, widzę jak mówi całym ciałem. Patrzyłem, to był 1981 rok, to nie pamiętacie nic takiego jeszcze? I byłem zafascynowany. Widzę, ja muszę tak kiedyś gawędzić. Nie umie śpiewać, nie tego, ale tak muszę gadać. Część się wydało. Ale to się puściła. Przepraszam. Ja tak jeszcze ad vocem odnośnie tych instruktorów, których mamy armię, a którzy nie pełnią funkcji drużynowych. Mnie to tak bardzo nie martwi, powiem w ten sposób. Jest w pewnym sensie naturalne, że ludzie w związku z różnymi rolami zawodowymi, które się podejmują w życiu, tracą już kontakt z młodzieżą, tak? Łatwiej mają instruktorzy, którzy są nauczycielami i którzy na co dzień z młodzieżą mają styczność. Też nie mają łatwiej. Natomiast jeżeli ktoś, tak jak mówię, zostanie inżynierem, lekarzem, urzędnikiem, no w sposób naturalny trudno jest mu utrzymać związek ze środowiskiem do młodzieży czy dzieci, tak? Ale każdy z tych instruktorów jest niezwykle cenny, bo prawnik może do związku wnieść wiedzę prawniczą, ekonomista ekonomiczną, inżynier techniczną i tak dalej. Każdy, jeden wniesie małą cegiełkę, drugi dużą cegłę. My powinniśmy umieć z tych cegiełek budować związek. Ja nieraz mówię, że każde stowarzyszenie jest jak zegarek, taki starego typu, niekoniecznie na bateryjkę, taki na, jakbyśmy rozłożyli sprężynę. Jeżeli otworzymy tam z tyłu tą ściankę, to zobaczymy duże śrubki, duże sprężyny, małe sprężyny. Każda jest na swoim miejscu i nie możemy powiedzieć, że któraś jest ważniejsza od drugiej. To samo dzieje na pięć. Bo jeśli wyjmiemy choć jedną część z tego, to ten zegarek przestanie chodzić. Czyli każda część jest tak samo ważna, chociaż jest inna. Więc jakby sztuka prowadzenia każdego stowarzyszenia, także drużyny, polega na tym, żeby te elementy znaleźć dla nich miejsce. Dlatego mówię, że dla ludzi aktywnych zawodowo, oprócz służby, oni się powinni czuć, że się też rozwijają, że rozwijają swoją wiedzę prawną, ekonomiczną, zawodową, uczą się pisać projekty, tak? Wtedy ogarniamy wszystkich absolutnie. Natomiast tak, zdecydowanie musimy pracować nad odtworzeniem zasobów drużynowych,
przy czym naturalnie będą to raczej młodzi ludzie, chociaż praktyka pokazuje oczywiście, że dłużej funkcjonują drużyny, które mają drużynowych, wieku dojrzałych, nazwijmy to, tak? Są bardziej trwałe takie drużyny, bo jednak młodzi ludzie no, podejmują się często tej roli na tam 3-4 lata szkoły średniej, powiedzmy, początek studiów, a potem już odpływają. Oraz te funkcjonujące w szczepach. Zwłaszcza mówię, że dość szybko u nas można zdobyć, prawda, jeden, drugi, trzeci stopień instruktorski. Ktoś zostaje już harcmistrzem, ma komplet tu. No i w zasadzie już nie czuję, co on by mógł w tym związku robić. I po prostu odpływają nam ludzie po studiach, bo oni już nie czują, że mogą tu być też potrzebni, to raz, dwa, że się mogą rozwinąć. Ale oni też nie wracają do takich małych miejscowości. Dopiero gdzieś tam później wracają. Trochę wracają. Proszę? Trochę wracają. Druga obserwacja, jaką się chciałam podzielić. Myślę, że rozdrobnienie, powtórne rozdrobnienie to było związane z utworzeniem gimnazjów, że harcerstwo starsze de facto zostało do harcerstwa starszego jeszcze dodano ruch wędrowniczych. Mamy przez to bardzo duże rozdrobnienie całego ciągu wychowawczego. Osobno zruszki, osobno harcerzy, osobno harcerzy starsi, osobno wędrownicy. Osobiście pochodzę z rodziny, z drużyny środowiskowej. Rodziny, dobre przejęzyczenie. Z drużyny środowiskowej, gdzie najmłodsi z nas byli w podstawówce, najstarsi byli już pracowali. Studenci i osoby pracujące. I to było, powiem wam, mega wychowawcze i mega rozwojowe. Dlatego, że myśmy ciągnęli zawsze w górę. Do tych, staraliśmy się równać do tych najstarszych. I dla mnie w tej chwili rozdrobnienie całego systemu instrumentów metodycznych na takie krótkie bańki właśnie, gdzie, prawda, te zuszki, one, no dobrze, one może potrzebują, ale pamiętajmy, że przecież Robert Baden-Powell całą metodykę małej grupy, wychowania w małej grupie oparł na obserwacji rodzeństwa. Gdzie ten najstarszy pomoże zawiązać buty temu najmłodszemu, tak? Że jest dla niego wzorem. Mam wrażenie, że to rozdrobnienie nas w systemie instrumentów metodycznych trochę zabija ten ciąg wychowawczy. To jest osobny temat na osobną dyskusję. I tak już na zakończenie chciałam podziękować osobiście, może wyrażę też zdanie wielu osób, druhowi komendantowi za pomysł konferencji i właśnie zaproszenie druhów naczelników, ducha przewodniczącego, duchny Krystyny. Mieliśmy okazję wysłuchać różnych punktów widzenia na związek, jak to było w latach 80., 90., jak jest współcześnie. To pokazuje, zwłaszcza myślę młodym instruktorom, że to jest właśnie ruch, że to jest coś, co trwa w nas, co w nas siedzi, nawet jeżeli ktoś dzisiaj już nie jest w mundurze, tak? Widzimy, że to harcerstwo w nim siedzi, bo my widzimy, z jakim przejęciem byli naczelnicy mówią o przyszłości związku. I to jest budujące pytanie. Dziękuję. Trzy zdania, bo ja stoję z boku. Po pierwsze... Po pierwsze, ci, którzy nie mają otwartych prób, a macie swoich leniwych koleżanek i kolegów, nie tutaj obecnych, powinni je otworzyć. Otwarć mi Syndrowicz. Po drugie, i tu wszyscy się zgadzamy, nie będzie związku, bo to może być związek zawodowy byłych instruktorów i drużynowych. Jeśli nie będzie drużynowych, w związku z tym wszystko, co najbliższy zjazd, a zjazd jest władzą najwyższą, tak jest w stowarzyszeniu to zrobione, powinien się zastanowić, co zrobić, by instruktorzy chcieli być drużynowymi. I drugi temat, który dla mnie tutaj wyszedł, a który można tylko potwierdzić. Co zrobić, by biurokracji związkowej było mniej, by wynikała tylko i wyłącznie z zewnętrznych przepisów prawa.
I trzeci na marginesie, jeśli jest takie duże rozwarcie, jest tak dużo instruktorów, nazwijmy to, w związku płacących składki i bezfunkcyjnych, to my w wyrzucaniu już jesteśmy mistrzami, to czas może decydować. To być może dla nich kategorią służby instruktorskiej powinna być opieka nad niepełnoletnim drużynowym. I finalizując mój punkt widzenia, gościa z zewnątrz, może warto pociągnąć ten świetny pomysł, niezły obiad, a to zupy nie było. Druhu komendancie, i nie wiem ilu delegatów na zjazd wybieracie, ale w każdym chówcu po tej konferencji powinny się spotkać komendy i aktywni i zaproponujcie punktowo konkretne sprawy. Nie zbawiajcie systemu metodycznego, prawda? Tylko konkretne sprawy, które zjazd ma załatwić, żeby problem drużynowych i biurokracji rozwiązać. Jak te dwie sprawy uda wam się na zjeździe troszkę pchnąć, w sensie formalno-prawnym, bo tyle zjazd może, bo później to trzeba wdrożyć w życie, to następna konferencja za rok będzie jeszcze lepsza. Ja już się czuję zaproszony. Dziękuję. Czas nam się dobrze miele. Znowu dwie rzeczy mi przyszły do głowy jeszcze. My niestety mamy trochę myślenie życzeniowe. Każdy z nas ma tą świadomość, że tych przepisów, znaczy, że tych dokumentów jest za dużo. No ale weźcie sobie dowolny regulamin czy dowolny system i zobaczcie, ile tam jest podstaw prawnych podanych. Ile tego po prostu jest. I z tego wynikają różne obowiązki, różne przepisy, różne druki, które my mamy stworzone w organizacji, żeby odpowiedzieć na te zabezpieczenia, które tam są po prostu wskazane. Wracam do tego, że otoczenie naszego harcerstwa dzisiaj wymaga od nas niestety zwiększonej biurokracji. I oczywiście ja jestem za tym, chciałbym, żeby ktoś to przeanalizował i wyeliminował rzeczy niepotrzebne. To by było super, no nie? No i druga rzecz mi uciekła z głowy, więc może będzie krócej dzięki temu. Czy jeszcze ktoś chciałby coś dodać? Jeśli nie, to druga rzecz, która mi do głowy przychodzi, to bardzo wam serdecznie dziękuję za obecność dzisiaj. Kursanci zostaną tutaj na miejscu. Pozwolimy się rozjechać jej gościom. Oczywiście barek kawowy jest do waszej dyspozycji nadal, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to nie jest tak, że to ja wymyśliłem konferencję i ją zorganizowałem, bo konferencję zorganizował zespół kadry kształcącej w Orębiu Podkarpackiej. On tutaj jest, ten zespół na sali, jest druhna Daria, jest druhna Katarzyna, jest druh Piotrek, jest druhna Judyta, także cały zespół nad konferencją mocno pracuje. Na następnej konferencji pomyśleć to o gitarze i piosence, no, w ogóle nie. To chociaż jedna na koniec, no. COVID-u już nie ma, mówi pan premier, więc co, zaśpiewajmy i kończmy. To zaśpiewujcie. Czy piosenkę instruktorską to jeszcze to grono śpiewa? Chyba już nie. To wy zaintonujcie, młodsi jesteście po prostu. Zanim staniemy w kręgu, no to zaśpiewajmy piosenkę, tak? Nie wiem, może na zewnątrz. Dobrze nam zdobywać góry i młodą piersią chłonąć wiatr. Leży mi sobie depeć chmury i walce ranić ostrze zda. Niech dusza szum w strumieni śpiew. Gwiazdy niebo złocą i czekać, co przyjdzie.
Yeah.